Głośność powiadomienie 0%. Zatrzymaj nagrywanie, przycisk. Jesteśmy dzisiaj w pubie z naszym oto, z naszym właśnie maleństwem. Ojej, ojej. Ale groźnie szczekasz. Ale ty groźny jesteś. Bo on się chce bawić. No. Tak. Nasz aligator, on się chce bawić. Doniuś. Nie wołaj go na razie, bo tam coś nie robi. Aha. Nieźle. Jest fajna reakcja. Bez agresji, bez niczego. Kto tak szczeka groźnie? To bardziej przypomina szympansa dźwięk. Chciał się bawić, no. Dobry piesek. No, bardzo groźnie to brzmi, naprawdę Donuś. Nie wiadomo jak by było. No wiadomo, tak. Tak właśnie jest. Tak. Ale jest taki, co ty jest? Chciał, chciał on jest. Chciał, chciał. No ale jest... Bydle, półtora roku. Ach, siadł ładnie, tak. Tak. Tarczycho takie, że pożal się Boże. Co? Szybko. 14 lutego. Ach, jak ładnie siedzi. I hej, 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 w ogóle właśnie miałem zacząć od powitania, ale wyszło jak wyszło, żeby okazja, że przytoczyli jego reakcję i odgłosy. O! No. Co? ADHD, co? Pokaż, pokaż nam twoją klatę. Ma, żeby nie było. Zapięty jest na sznurki na dwa razy z dwóch stron, żeby fana piosenka lubił, żeby właśnie było bezpieczniej, bo jednak trzeba kupić stanowczą mu kolczatkę. Oczywiście ja piję kawkę w moim ulubionym tutaj kubeczku w kolekcji w pubie przyjaznym dla psów. A wy napiszcie, proszę, napiszcie, jakie ciekawe znacie restauracje czy puby w Polsce. Ja doczytałem się na razie, na internecie znalazłem z takich bardzo ciekawych. To między innymi, zaraz wam pokażę, usłyszycie, Mądra Sowa na kanale. Serwis, aktualizacja. 26 Warszawa, max 28 min 16. Uciekajcie, bo jedną ręką nie mogę robić. Zaraz wam pokażę. 29 restauracji, tak to się chyba nazywa. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Tak, głośność powiadomienie 0%. Mądra Sowa. Już. 6 minut, 10 minut, 31 sekund. 20 najdziwniejszych restauracji Mądra Sowa. A, 20, dobra, okej. Okay. No i jest taka jedna ciekawa, gdzieś między innymi za granicą. Nazywa się między innymi czekajcie, Vampir Cafe. I tam właśnie się ludzie przebrani za wampiry, więc to jest mega, musi być fajne. W Belgii natomiast macie knajpę, gdzie siadacie, przywiązują was pasami i biorą, słuchaj, to w Brukseli.
i biorę na ileś tam metrów wysokości i wtedy siedzicie w powietrzu, po prostu przez godzinę sobie jecie lunch. Też mega super. Ale na przykład wiem, że jest pub fajny w Toruniu, gdzie babka życie z papugami, między na Facebooku ma taką stronę i babka ma właśnie w swoim pubie dwie papugi, kakadu malucką i arę. Więc wiem, że widzowie mieli pomóc jej zrobić woliery, żeby mogła mieć. Tam miała prowadzić karaoke i w ogóle, więc też ciekawe, fajne. Ja jeszcze nie znalazłem ciekawego w Warszawie. Tak naprawdę z takich niesamowitych pubów, ale no właśnie, jeżeli znacie takie miejsca, piszcie proszę, piszcie, tak? Właśnie, bo no, z zwierzętami puby są o wiele fajniejsze. No. Mogą nie to być fajne. Co? Co ADHD? O, fuj, jak jest cały psiniony. Co? Malutki. O, tak jest zapięty. Tak ma zapięcie. No i, o, no i tak to wygląda. Tak, malutki. Nigdzie nie pójdziesz. Nie ma takiej opcji. Nie. Bądź grzeczny. Ty jesteś grzeczny, kochany piesek. Pauza, przycisk. Pauza, no przycisk. No chyba nie dopowiedziałam wam, że... Głośność, powiadomienie. 0%. Jest są dwie restauracje. Jak się jedzie na Szczecin, byliśmy 2008 albo 2009, a sobie postawię telefon, gdzie między innymi, Tomek, pamiętasz, był ten aligator był w tej restauracji? Tak. Tak. I co jest ciekawe, że dwie naprzeciwko siebie są knajpy i tam jest dwóch braci właśnie aligatorów. Czy to było ciekawe, czy nie było ciekawe? Według ciebie? Nie pamiętam. Nie byłeś jakoś szczególnie zachwycony, nie? Generalnie z tego co pamiętam. No dla mnie to było coś innego, coś innego. W środku restauracji była taka sadzawka odgrodzona dużym takim płotkiem, a w środku był aligator. Na dole, gdzieś niżej, ja wiem, z parę metrów niżej, nie? Nie z parę metrów niżej, na tym samym poziomie. Aha, tylko wysepka. Tak jak tutaj jest na przykład, tylko że tam było 3 albo 4 razy większa sala i po prostu obok było, zamiast płytkami, to było stawik zrobiony taki. Stawik, nie, ale on był niżej, był ten stawik, nie, zrobiony. Oczko wodne. Tak, takie oczko duże wodne, a na środku... Pelagator się zmieści. A wysepka była po środku, czy była z tyłu, przy ścianie? Tomek? Jeszcze raz? Ta wysepka była z tyłu na ścianie, czy była tak po środku tego, jakby... Jak się wchodziło przy oknie. Tak. Tam naokoło były okna i po prostu przy oknie. Aha, w ten sposób. No właśnie, no i on tam sobie leżał i leżał sobie, nic nie robił, no praktycznie. Zresztą, co miał robić, nie wiem, właśnie. Głupio powiedziałem. Więc taka ciekawostka, nie wiem, jak daleko od Szczecina, bo nie pamiętam, gdzie to jest. Jeżeli oczko jest takie mniej więcej wielkości jak aligator, to jest męczenie zwierzęcia, tak? No małe, ma. Ciekawostka, bo coś innego, tak? No ale... tak. To lepiej tam wsadzić, nie wiem, słonia, żyrafę. Na ten mały wybieg? Tak. No. Nie, no ja mówię w ogóle. Wiem, już widziałeś to w przenośni oczywiście. Niż aligatora, bo aligator to po prostu, no nie rusza się, no po prostu co. Chyba, że on nie żył, był sztuczny. Nie, no ponad żywa, nie? Nie wiem, jeżeli byliście tam, możecie napisać w komentarzach ewentualnie. Jak wam się to podoba, taka ale za to, który nie chodzi, po prostu za nich będzie miał mięśni. Lub stawy po prostu nie będą pracować i to nie jest na tym, nie jest to dobre na prostu. Fajniejsze by jakby tam wsadzili surykatki na jak przykład. Jakbym miał na przykład na stawik i na przykład bym miał na przykład, nie wiem, 20 metrów kwadratowych albo 30 jeszcze do chodzenia, no to jest. No tak. A tak jak dom, tutaj stoi, tak by tak przez kilka miesięcy stał w jednym miejscu, to już nie chodzi. No tak. Nie, no ale ogólnie aligatory i krokodyle nie chodzą, one z ogóle leżą, tylko w naturalnym środowisku muszą łowić, więc coś tam sobie robią, nie? Ach ty, żarłoczny. Kto ma takie kły wielkie?
O, fur mi cały obślinił. Okropne, no. Tak, to chyba... To mam nadzieję. Tyle, tak, filmik. Co? Mamy filmować tego kulera teraz. Dlaczego? Co? Ta też by dała w tym. Więc w ten sposób, no. Nie będzie się próbować. Filmuję go teraz właśnie. Ona nie będzie, Monika kocha zwierzęta, lubi, dlatego pozwala im tu przychodzić, więc nie histeryzujmy, bo mamy kochaną przyjaciółkę normalną. Więc w ten sposób, no. A on tam stoi zawsze z boku, specjalnie dla zwierząt jako jeden. No, więc w ten sposób. Więc nie ma problemu z tym, no. Także, to chyba teraz takie wiadomości, jako w Polsce. Ja chętnie podwiedzę takie różne miejsca, gdzie są jakieś zwierzęta jednak, ale może nie... Nie w restauracji słoń stoi. Słoń? Czy prywatnie ktoś ma w Warszawie słonia? Fajnie, tak, może tak się obkręcać i trąbą się dotyka. Ale dobrze, mamy w Polsce tego pana, co ma, co musiał zrobić cyrk, żeby mieć tego Simbę, tego całego lwa. I rzeczywiście facet mógłby koło domu założyć restaurację, gdzie przez szybę ludzie mogliby sobie Simbę oglądać po prostu. I też byłaby ciekawa atrakcja. Dużo ludzi ma ciekawe zwierzęta egzotyczne, ale jakoś nie ma pomysłu na to, żeby jakoś dodatkowo mieć na utrzymanie zwierzęcia. Pamiętam, gdzie byliśmy, ta wielka 30, tam było basen, pamiętam, gdzie my byliśmy w akwaparku? W Mikołajkach? W Mikołajkach. To co? No i tam była restauracja, że wszedłeś do restauracji i były szyby zrobione. Mów głośniej, lepiej. I były szyby zrobione, olbrzymie. Tak. No i widać było, jak konie stoją sobie z tym. O, tego nie pamiętam. Grobem. Tego nie i pamiętam. Jedna rzecz, która jest niezbyt ciekawa, znaczy pod tym kątem, jakby koń kąpnął tą szybę, to by było po szybie. Nie wiem, czy w tym momencie by nie uszkodzili ludzi. Myślę, że chyba to są grube szyby hartowane, wiesz, generalnie. Jakby to były szyby z 10 cm. Jeszcze ludzi jak ludzie, ale bierzmy pod uwagę, że sobie by zrobił w tym przypadku krzywdę, więc te szyby na pewno są jakiejś grubości, może być nawet tak, nie wiem, to ten... tak jak teraz odkręcić, ten, na ten, jest koniec. Tak, ten blat takiej grubości, ewentualnie, przynajmniej nie. A rzeczywiście, masz rację, to ja o tym zapomniałam, to prawda, bo tak naprawdę ja... Ositife Marcin prosi teraz transmisję na żywo, spontaniczny live z Marzenką, czyli z szaloną kobietą z jajami napięty biceps, twarz z łzami radości, twarz uśmiechnięta z oczami w kształcie serca. I ledwan nawet jest chyba w Mikołajkach, prawda? Nie. W terrarium. I to by było na tyle, na razie. No, zobaczymy, co będzie później. Pauza. Przycisk. Nie wiem, co będziemy widać, jestem w samochodzie. Głośność powiadomienie 0%. Się przegrzewa od tego czuwania. To powiem wam, że jeszcze jest coś ciekawego na Magia Natury. Najciekawsze zooparki na świecie. No i tam między innymi dowiecie się o takim bardzo fajnym zooparku, gdzie można spędzić nawet sobie jeden dzień czy parę dni w namiocie. I wtedy między innymi, słuchajcie, możecie przez cały dzień i całą noc słyszeć różne dźwięki, właśnie być przy egzotycznych zwierzętach, więc fauna i flora czeka na was otworem. Tylko akurat jest to jedno z zoo, które znajduje się w Afryce. Tak, dokładnie. Donuś tu sobie dyszy. No więc nie jest, naprawdę nie jest bardzo gorący, tylko po prostu on to wynika, że ma ADHD po prostu. No. No i tyle. No, to tyle z wieści. Zatrzymaj nagrywanie, przycisk. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Jak wspomnieliśmy już o akwaparkach. Głośność powiadomienie, 0%. Chciałem tylko restaurację poruszyć i ciekawej puby. To powiem wam, że wy, mam nadzieję, że mnie widać. Ojejku. To powiem wam, że między innymi właśnie powstał niedawno większy od Berlina, jeden z największych w Europie, pod Warszawą, akwapark, także polecam, słuchajcie, Boże, musi być mega niesamowity, 30 zjeżdżalni i tak dalej, więc naprawdę jest po prostu bajka, nie, w tym przypadku. O, Tomuś w końcu wraca i jedziemy dalej. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Idziemy na spacer. Głośność powiadomienie 0%.
zobaczycie nas spacer. Fajna piosenka leci. Na razie czekamy na stacji. Komu z was się udało kupić za 5 zł paliwo w tym okresie między czwartkiem a sobotą? Bo my dzwoniliśmy po paru stacjach i nam się nie udało. Jak się komuś udało, to napisz tak, udało mi się, jestem dzielny, albo napisz jestem szczęściarzem. No i jedziemy sobie. Fajna piosenka leci. Fajna wersja. O nie, co ja zrobiłem, wyłączę. Nie to chciałem. I już nie wrócę, aha. I już nie wrócę. Jesteś blisko kanału? Jest. Więcej wiary. Dobra, mam nadzieję, że przejdzie mi. Dlatego powiedziałem o nie, bo jestem przeczulony, że jak w tle gdzieś tam słychać nazwę radia, to YouTube nie pozwala na puszczenie filmu. Więc nie wszystkie radia, ale niektórych nie pozwala, więc dlatego jak filmuję cokolwiek z muzyką w tle z radia, to takie serce mi wali. Bo nie, tylko żeby nie było nas wyrabiać, tak trzymałem ten przycisk, żeby szybko wyłączyć meczego radio, a jednak złapało mnie. No, ale my jesteśmy na plus. Zajechaliśmy chyba gdzieś, kochani. Tak. U-a. Pauza, przycisk. Pauza, no przycisk. No i dojechaliśmy sobie. Głośność powiadomienia, także... 0%. Widzicie, przy okazji, jaki mam szeroki wachlarz zainteresowań muzycznych, poza YouTube'owym wachlarzem. Każdego wykonawcy lubię posłuchać, czy nawet to hip-hop, reggae, jazz, blues. Oczywiście nie wszystkie z tych kawałków oczywiście będą gdzieś tam, będą przeze mnie lubiane, prawda? Ale powiem wow, bo każdy potrafi coś fajnego pokazać i coś, co niekoniecznie musi się nam podobać, prawda? Tak samo wy z moich filmów jedne uważacie, że są super, fajne, a drugie, prawda, możecie powiedzieć, no to nie tematyka, nie mój typ, nie? Macie prawo i to jest piękne, prawda? Ale zawsze czymś was na pewno też zaskoczę nieraz. Jak ostatnio te moje przyjaciółki z wyjazdu z Włoch, właśnie dwa filmiki wrzuciłem, fajne. A teraz biorę pieska na smyczkę. Tomuś, proszę. Dasz mi go? Tą? Na tej? Znaczy jest i do tamtej podłączona, żeby mnie odłużał. O, to filmujesz mnie? Tak. No. Ale jak to mi za... a nie mogę się inaczej? Nie mogę. A. Bo tutaj zaplątałem na... Nie ciągnij. Na początku się mocno się przyda. Gdzie zalew? Nie ma w tej chwili i idziemy do przodu, bo tu są krzaki po jednej i po drugiej stronie. Dobra, poczekaj. Co? Nic. No już. Fajny pies do ciągnięcia. Sanek. Tak, naprawdę. Rewelacja. Fajny pies do domu z dziećmi. Rewelacja po prostu, uwielbia dzieci, nie uwielbia różne zwierzęta. Ludzie jak widzi, to już nie może ich zostawić, nie? Ciągle by siedział na kolanach u znajomych, więc naprawdę. Dla kogoś, kto chce lojalnego psa, wiernego, myślącego, to fajny pies. Ktoś też ciągnie to tylko dlatego, że nie pracujemy nad nim, nic nie robimy. No, powoli.
To bierze, jest w szelkach, aż w szelkach się nie uczy psa. No, znaczy wiesz, że takie powolutku to... No mogę iść, tylko iść trochę szybciej, no bo po prostu naprawdę nie będziemy stać w miejscu, no. Jak chcesz mi troszkę pokazać, no to iść. Żeby się zwolnić, tak? No to idź. Nie ciągnij. Jak to... Nie. On ma iść moim tempem. A ciebie może ciągnąć. Dobry pies. Dobry piesek, zero reakcji na rowerzystę. Siak, siak. Dobry pies. I o to chodzi, o widziałeś? On ma świat, idzie sobie. O. Po co ma skakać w rzecz na rowerzystów? Bo wtedy to jest głupi pies, a nie pies. Dobry pies. Chodzi. To dziwne, że nie chce mu się wąchać nic, nie? Tylko o, naprawdę. Dwa takie psy, trzy i naprawdę do psy pociągowe. Tu, bo on idzie do, chce iść do wody. Aha. Ty do wody? Chcesz iść od kiedy? Aha, od kiedy polubiłeś? No tak. Nie wiem, że wiesz, że ten twój film już ma 23. Tak, dobrze. Minuty nagrania. To nie jest dobre, bo bardzo długo idzie na, później na YouTube. Dobrze, pokażę okolicy, dobrze? Mam prośbę przy okazji. Już widać tu zalew, czy nie? Tak, widać. Znaczy, to nie jest zalew, tylko kanał żerański. A, przepraszam, kanał. To jest różnica. No. I nawet mamy czerwoną lice żółwie. No powąchaj, stopie. Ale gdzie stąd może byłby tu zrobić? Wziąć z domu tą dużą oponę, szczepić mu do szelek, skorzystać z opon całych i je sobie ciąga. Nie. Tak, tylko no, tą smycz tak jest, się? Tak. Dlaczego? Więc po prostu... Don, już chodź. Don. Chodź. Don. Co tam widzi? Pani siedzi. Don. A, chodź. Do mnie. Chodź do góry. No tak mu ciągnie, że po prostu... A, wiem o co chodzi. Dobra. Pod brzuchem jest to wszystko. Wiem. Dobra. Pod brzuchem. Stój. Puść tą tego, o już, i, nie, teraz już jest dobrze, teraz, o. Okej. Okay. A, tak tego się grzecznie, chodź. No, tak, no. To jest pani przestrzeń, nie wolno tego nikać. Trzeba się przestrzeń szanować. A nie, bo ślad wylizał, przyjdź. No chodź, Don. Damian, rusz się. Dobra, i to by było na razie na tyle. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. No i go puściliśmy, zobaczymy. Głośność powiadomienia, mogę dalej. 0%. No chciałeś do wody? Ale boi się wejść. Cholera, jak się przyplątał. Chyba łapą. Bardzo dobrze. Donek! A bo widzimy. Mhm. Don? No. Pauza, przycisk. Pauza, o przycisk. Boże, teraz muszę się wdrapać do. Głośność góry. Powiadomienie. Moje 0%. Kolana. Jeszcze popatrzcie na wodę.
No nie chciał do wody wejść, nie chciał pić, więc no cóż, jego wybór. Też może przychodzić. Tu można przychodzić się opalać, czy nie można? Tu można się przychodzić opalać, czy nie można? Dobra, tutaj do góry. Można, czy nie? Lekko w lewo. O, tak. Dobra, wchodzę. Można, czy nie? Co? No, można. Aha. No, Tomek musiał go wziąć, bo no ludzi szedł, a wiadomo, że no wygląda jak wygląda i... Ale wiecie, co wam powiem jako ciekawostkę przy okazji, że źle wcale ludzie nie reagują z miast tak naprawdę na zwierzęta, jakiekolwiek by nie były, bardziej chcą głaskać, a niestety ludzie z obszarów wiejskich bardzo negatywnie reagują na psa, na smyczy, czy w ogóle poza łańcuchem i kojcem. Smutne. Bardzo smutne. No ale cóż, no. Mentalność nasza jest zróżnicowana, nie? Kwestia, jak tam się w domu, kto został wychowany, czy miał z tym zwierzętami do czynienia, czy nie miał. No. No i ma prawo się bać. No ma prawo się bać, nie? Czasami lepiej być bardziej ostrożnym niż za bardzo nadgorliwym i wchodzić na przykład, nie wiem, na wybieg z bykami. O Boże. Albo wkładać dziecko do surykatek, do wybiegów zo. No. No właśnie. Pauza. Przycisk. Pauza. Dwa małe pieski idą. Głośność powiadomienie. Także mamy skrajności w skrajność, nie? Często. Tomek z nim idzie. O, dobrze. Dobrze, nie źle. Nie wolno. Dobre pieski. Łomek, bo go zagryzą. Nie stresuj ich. Idź dalej. Dzień dobry. Jeszcze zagryzą. To jest ona czy on? To jest ona, a tamte małe to jest on. Nie wolno, malutkie pieski. Boję się ciebie. Boję się ciebie, chodź. No idziemy. Chodź. No. O, motor pojechał sobie. No na pewno go nie widać. I widzisz, jaka reakcja na psy. I tak go wychowałeś normalnie, na morderce go wychowałeś, no. Daj ty spokój. Magdalena Łęczycka już nie pomoże. Polecam, bardzo fajna babka, fajny kanał. Pauza, przycisk. Dziadek Crazy, to wisz, kojca. Głośność powiadomienie, 0%. No tak, nie wyrobiłby. Jednak swoje lata ma te 512. Uwaga, kiedyś będzie konkurs. Ile ma Crazy Tommy? Czego? Jeszcze nie wiem. Także kiedyś będzie konkurs. Pauza. To jest jakiś most? Co tu jest? Głośność powiadomienie. 0%. On ma, czyli jakąś nazwę on ma, tak? Nie, tu żadnej tabliczki nie ma. Jak to jest? To nie jest grota, nie. Nie. No my jesteśmy na dzielnicy Białęka, tak? Generalnie. A już miasto wiecie, bo jest filmiki w tytule Warszawa, pub przyjazny dla psa. Bo też mi na tym zależy, żeby właśnie robić takie filmiki, gdzie właśnie, no to już krzaczki są ciekawego, gdzie będziecie właśnie mogli sobie wpisać i będzie propozycja z mojego kanału przy okazji dla was, nie? Właśnie jakieś fajne miejsce. Tak samo jak w Czechach jest bardzo fajny hotel z restauracją, gdzie słuchajcie, w nocy, nie pamiętam miejscowości, może kiedyś odnajdę, w nocy, słuchajcie, ja bym bardzo chciał tam pojechać. Poza tym, że safari fajne mamy przy granicy polskiej,
w nocy między innymi, słuchajcie, no tak zwane duchy straszą, nie? I koło was chodzą ludzie z czasów starożytnych, między innymi w łańcuchach jako kelnerzy, taki właśnie w takim kamiennym klimacie w pałacu. No po prostu bajka, nie? Jejku, taka mroczność, nie? Wchodzisz sobie, nie wiem, wchodzisz sobie napić się wody, to nagle zjawa wyskakuje za rogu, nie? Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Kto by chciał spać? Głośność, powiadomienie. W lochach. No właśnie, czy ja bym chciał? O nie. Na pewno nie chciałbym spać w lochach. Nie, ja bym umarł autentycznie. Wiecie, ja jestem taki odważny, taki krecik, wiecie, kozak, ale nie, to już by chyba mnie przerosło. Naprawdę. No. Także piszcie swoje najciekawsze miejsca, jak macie jakieś doznania wyjazdowe, to fajnie, bo przy okazji inni też, moi drodzy, będą mogli skorzystać z waszych właśnie turystycznych różnych takich właśnie atrakcji i pojechać zobaczyć. No. To dzisiaj na tyle z filmu Grozy. No i do kontaktu. Pa! Ekran startowy.